Tusk, niebywałe. Wzrósł import z Rosji do Polski Donald Tusk, w ciągu dwóch miesięcy import z Rosji wzrósł o prawie 5 miliardów złotych. Według danych GUS między styczniem a marcem wartość importu rosyjskich produktów do Polski wzrosła o prawie 5 miliardów złotych. To jest to rzecz naprawdę niebywała, oświadczył w środę lider po Donald Tusk. Radosław Fogielpis, odpowiada, import prowadzą prywatne firmy. Donald Tusk na konferencji prasowej powiedział, że chce się podzielić uderzającą informacją z ostatnich godzin. Zastrzegł, że pochodzi ona z głównego urzędu statystycznego, czyli ze źródeł rządowych. Import rosyjskich produktów do Polski wzrósł w porównaniu między styczniem a marcem o prawie 5 miliardów złotych. Polska kupiła w marcu, ret, od Rosji towarów za 12 miliardów złotych, powiedział lider Po, powołując się na dane Gus. Które, jak zaznaczył, zostały podane w środę. Każdego miesiąca od momentu, kiedy wybuchła wojna, od pierwszego dnia, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca rośnie sprzedaż rosyjskich produktów do Polski. Prawie 5 miliardów złotych więcej Polska zapłaciła za rosyjskie produkty w marcu w porównaniu do stycznia. My zwiększamy radykalnie jako państwo, jako Polska, import z Rosji. To jest rzecz naprawdę niebywała, powiedział Tusk. Fogiel Konieczne są kolejne sankcje jak wynika z danych dostępnych na stronie GUS, w dziale Obroty Handlu Zagranicznego według krajów, w styczniu tego roku wartość importu z Rosji wyniosła 7 miliardów 598 838 tysięcy. 435 zł w lutym 9 miliardów 577 milionów 48 tysięcy 403 zł a w marcu 12 miliardów 225 milionów 983 tysięcy 542 dosłów były Premiera odniósł się wicerzecznik PiS Radosław Fogiel Warto, żeby Donald Tusk pamiętał, że Polska jest krajem o gospodarce rynkowej i decyzje dotyczące działań swoich przedsiębiorstw i ich właściciele w większości są to prywatne firmy, podejmują sami powiedział Fogiel. Podkreślił przy tym, że ten rosnący wolumen importu z Rosji pokazuje jedno: to co pis mówi od dawna konieczne są kolejne sankcje na kolejne sektory. Widać w tych danych chociażby ropę, przecież cały czas postulujemy nałożenie sankcji na ropę. Równocześnie zgodnie z deklaracjami chociażby wicepremiera Sasina mamy spadek importu węgla i gazu, powiedział Fogiel. Jeśli Donald Tusk chce się do czegokolwiek przydać, to niech lepiej kierowana przez niego Europejska Partia Ludowa skupi swoje wysiłki na przekonywaniu państw członkowskich do tego, żeby poparły kolejne sankcje, dodał.